Program dla dzieci prowadzili tylko dorośli? A no, to właściwie sięgamy w głąb, w głąb ideologii telewizji dziewcząt i chłopców. Przepraszam za tak dostojne sformułowanie. Ale myśmy uważali, że oglądanie dzieci przystoi ich mamom i babciom. Natomiast dzieci chętnie oglądają ludzie. Którzy mają im coś ciekawego do opowiedzenia i mogą co więcej im zaimponować. Dam jeden przykład taki. Jest problemem yy, wśród młodzieży, wśród dorosłych też, ale wśród młodzieży przezwiska. To myśmy zaprosili wtedy Jacka Gmocha, który opowiadał, jakie przezwiska noszą piłkarze. Zaprosiliśmy profesora Henryka Samsonowicza, który opowiedział, dlaczego Filip był piękny, a Władysław Laskonogi. Był Laskonogi. No i tak dalej. A czy Bolesław był naprawdę śmiały, czy nie? W razie, o tych przydomkach określających, ktoś trzeci, nie pamiętam, i oni opowiadali młodym ludziom, naszym widzom. No, skąd to wszystko się bierze? Skąd są przezwiska i jak należy je traktować? Czy trzeba się obrażać? Moje nazwisko brzmi Zimijski, ale ja byłem w szkole Zima i to było dla mnie cudowne. Jak na mnie wołali Zima, to ja wiedziałem, że o mnie chodzi, prawda?